zwiedziłyśmy mnóstwo fantastycznych zabytków, ale teraz pora odciąć się od cywilizacji i uciec w naturę. Tratwa to najlepszy sposób na wodną przeprawę. A z nami będą się przeprawiać Maciek Wilczyński i Marcin Siebiedziński, właściciel tego właśnie pomieszczenia pływającego. Czyli tak zwanej tratwy. Maćku, powiedz nam, gdzie dokładnie się znajdujemy? Jesteśmy w Sztabinie nad Biebrzą. Jest to w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i aktualnie, tak dokładna nasza pozycja, to rzeka Biebrza. Pole namiotowe pana Marcina, które znajduje się za nami. I przede wszystkim ta tratwa, która, tak jak powiedziałam, jest twoją własnością. I co ciekawe, powiedziałeś mi przed chwilą, że sam wykonałeś tę tratwę. I tak, to nie jedną. Tak, mamy ich 10 w tej chwili. Taką tratwę buduje się z miesiąc czasu, dla nas to zajmuje. Ona mieści 6 osób. 6 osób z noclegiem. I organizujemy spływy od jednego dnia do kilkunastu dni. Marcin, koniecznie musisz nam przedstawić, jak na tej tratwie można się wygodnie wyspać. O, oczywiście. Tutaj przed nami znajduje się sypialnia numer 1. W tej chwili siedzimy w jadalni, ale z tej jadalni nocą tworzy się sypialnia. Jak się tworzy sypialnia? Czyli boki są przesuwane. Przesuwamy boki. Na górze przed nami jest roleta do opuszczenia. Ten stół na dzień jest podnoszony do góry. Nie, na dzień jest podnoszony do góry, a na noc jest opuszczany do dołu. I tworzy się taka sama sypialnia, co tutaj obok. Czyli to jest sypialnia numer 2. Na górze, na dachu, rozwijamy namiot iglo dwuosobowy i wchodzi 6 osób z noclegiem. Maciek, powiedz mi, co możemy obserwować podczas wyprawy rzecznej? Jaką florę, jaką faunę? Warto zauważyć przede wszystkim, że Biebrza w tym roku, Dolina Biebrzy, otrzymała tytuł najlepszej europejskiej destynacji turystycznej. Konkurs obejmował turystykę wodną. Konkurowała Pętla Żuławska, Dolina Baryczy, Jezioro Drawskie i 16 innych destynacji. Czyli to ogromne wyróżnienie. Ogromne wyróżnienie dla tego terenu, ponieważ istotą tego konkursu było to, że promują turystykę zrównoważoną, czyli taką, która pozostawia w nienaruszonym stanie środowisko. Biebrza jest tego doskonałym przykładem. Nie ma tutaj możliwości spłynięcia w więcej niż 24 osoby, ponieważ takie są regulacje Parku Narodowego. Mm-hmm. Wstęp na trasy, na szlaki wodne ma tylko taka ilość osób. Co możemy zobaczyć, tak jak było pytanie? No, możemy tutaj zobaczyć przebogatą florę i faunę, około 270 gatunków ptaków, co stanowi 65% polskiej awifauny. Rzadkie reliktowe rośliny, storczyki, słynne z Doliny Rozpudy, gdzie toczyła się o nie batalia. I także ssaki. Król Biebrzy, łoś. Można zobaczyć też bobra. Także no, wszystko, co mamy w Polsce, jest reprezentowane w tej okolicy. I mamy wielką szansę po prostu to zobaczyć na własne oczy, spływając. No właśnie, jeżeli będzie chciała przyjechać grupa, która totalnie nie ma zielonego pojęcia o tym, jak na tym się pływa. Dostając siebie w pakiecie na przykład? Mogą mnie wynająć w pakiecie. No, proszę. Mogą mnie wynająć w pakiecie, ale nie ma żadnego problemu co do płynięcia do tratwy. To jest banalnie proste. I się każdy w tym poruszać tą tratwą nauczy. Bez żadnego problemu. Czyli mówisz, że nauczyłybyśmy się tego? Bez żadnego problemu. Kochani, jeśli macie ochotę popływać takim czterogwiazdkowym hotelem, w dodatku Marcinem w pakiecie, to koniecznie musicie dotrzeć do Biebrzańskiego Parku Narodowego.